No hey, i witajcie! Środa, drugi materiał w tym tygodniu. Tak naprawdę, <laughs> mam dużo rozterek i przemyśleń związanych właśnie z tym, o czym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać. I mm, tak naprawdę, wiecie, jesteśmy mm, dookoła nas, są, są ludzie, którym się powodzi, którzy mm, mają gdzieś tak mm, no, lepiej niż my, mają. Mm, tak nam się przynajmniej wydaje. Wszystko poukładane, idą do celu, realizują swoje, swoje wszystkie założenia, i, i nam to jakoś po prostu nie idzie. I jest tak nam trochę głupio, kurczę, bo z jednej strony chcielibyśmy być tacy, właśnie jak ci ludzie, a z drugiej strony czy to jest na pewno droga, którą powinniśmy wybrać, którą powinniśmy podążać, prawda? Mam problem, ogólnie mam duży problem z tym, że, że wszędzie dookoła dostrzegam przede wszystkim. Rzeczy, które inni robią lepiej niż ja. Nie wiem, czy tak samo macie, ale, ale u mnie się takie sytuacje zdarzają, i, i zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. I, I co jest najgorsze w tym wszystkim, że to powoduje czasami, że ja zaczynam się, pojawiają się jakieś wyrzuty sumienia. Ym, mam wrażenie, że czasami są to wręcz takie nieuzasadnione rzeczy, i, i tak właściwie dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, życie jest zbyt krótkie, nie oszukujmy się, żeby je tracić i poświęcać na chodzenie. Po czyichś śladach, prawda? Czy naśladowanie kogoś, czy właśnie próbę zbudowania siebie na wzór kogoś. Owszem, są, są mentorzy, są osoby, które nam rzeczywiście imponują, ale od nich powinniśmy brać przede wszystkim te elementy nie wiem, takiego światopoglądu troszkę, ale nadal droga, którą podążamy, powinna być definiowana, budowana i wybierana w pełni świadomie przez nas. Nie wiem, jak się przed tym uchronić, żeby cały czas się nie. No bo na sam koniec zaczynamy się po prostu porównywać z tymi ludźmi, e... a nie możemy tego robić. Powinniśmy tego unikać i powinniśmy jasno przed sobą powiedzieć, że... że my jesteśmy inni po prostu. I to jest coś, co w mojej opinii wymaga bardzo dużej odwagi. Powiedzenie sobie, że. Oczywiście tutaj troszkę przeskać, ale ja nigdy nie będę, nie wiem, królową angielską. Ja nigdy nie będę. Billem Gatesem. Ja nigdy nie będę, nie wiem, gościem, który wymyśli lek na raka, prawda? Chciałbym, byłoby super, kurde, zbawiłbym świat, może uratował, wiecie, tysiące, setki, miliony istnień ludzkich, ale nie będę. Nie zmienia to faktu, że e, powoduje, jeżeli powoduje to u mnie, czy u Was e, frustrację, że, że ja właśnie takich rzeczy nie robię, że ja ich nie osiągam, że ta propaganda sukcesu, która idzie zewsząd do nas, e, ona powoduje, że my przestajemy być w zgodzie z samym sobą, bo, bo może moją drogą, moim, moim celem, tym co chcę osiągnąć, nie jest wcale zrobienie czegoś takiego, ale po prostu przeżycie mojego życia w godny sposób, taki, który nie powoduje, że krzywdzę kogokolwiek innego, w taki, że mogę sobie spojrzeć w oczy, patrząc w lustro czy patrząc w, w obiektyw tej kamery, nagrywając Was, i powiedzieć, że jestem szczery przed samym sobą, jestem, znam swoje słabości, wiem, czego nie jestem w stanie osiągnąć, ale wiem, że. Będę próbował, będę to robił, prawda? Ale znowu, tylko w oparciu o pewne założenia, a nie, żeby być e, identycznym w tym wszystkim. Słuchajcie, elementy tego wszystkiego, co my widzimy, one nie mogą, one muszą być tylko i wyłącznie narzędziem, może w ten sposób. One nie mogą stać się nadrzędnym elementem, który w ogóle ma, zmienia nas i tak dalej. Oczywiście my się zmieniamy, ale ta zmiana w nas musi być świadoma, musi być Poparta taką pewnością, czy też przede wszystkim dobrym poczuciem, takim samopoczuciem w nas samych, że ta zmiana pomaga nam. Nie może to być tylko na zasadzie, no bo inni mi tak mówią. Nie, jeżeli sami nie uwierzymy w to, że chcemy się zmienić, że ta zmiana jest nam potrzebna, to nic z tego nie będzie. Nie oszukujmy się, nie, nie, nie wytworzymy nawyku i nie nastąpi ten proces zmiany. Słuchajcie, nie każde marzenie da się zrealizować, nie oszukujmy się. Ja nie zrealizuję wszystkich swoich marzeń, co nie zmienia faktu, że przyjemnie jest mi pomarzyć. O tym, czego bym chciał i co chciałbym zrobić. Fajnie jest iść drogą w stronę marzeń, nawet tych nierealnych, bo, bo sama droga też jest fajna i, i dużo ciekawych rzeczy dzieje się po drodze, i dużo fajnych osób można spotkać po drodze, nauczyć się nowych rzeczy. Nie może być tak, że za wszelką cenę po prostu idziemy. Tak, tak jak inni pokazują, tak jak inni robią, bo. Bo koszt, jaki przyjdzie nam zapłacić za to, jak już tam się znajdziemy, może być zbyt wysoki versus ta, to marzenie, które realizujemy, to bycie jak ktoś inny. I wtedy nagle e, okazuje się, że, że w tym wszystkim chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby być sobą, żeby być w zgodzie z samym sobą, a nie wstawiać zamiast ja kogoś innego, kim nigdy po prostu nie jestem. Skomplikowany materiał. E, m, tak naprawdę. Wydaje mi się, że chyba nie ma znowu prostego podejścia do tego, ale no cóż. E, jeżeli się podobało, jeżeli się ze mną zgadzacie, jeżeli macie podobne problemy, to poproszę o łapki w górę. Dziękuję ślicznie za obejrzenie. Widzimy się w piątek.